Witam Państwa w szalonym świecie międzygalaktycznego radia. Zasada działania tego modułu jest dosyć skomplikowana i nie wiem, czy jest sens, szczerze mówiąc, zadręczać Was mechanizmami, które rządzą tym potworem, tym bardziej, że mówiąc szczerze, do końca sam ich nie rozumiem. Polega to w dużym uproszczeniu, cytuję teraz za manualem, na tym, że sygnał, który jest podawany z zewnątrz, bądź sygnał wewnętrzny, jest transponowany do wyższych częstotliwości, później jest demodulowany w dół i właśnie efektem tej dziwnej modulacji jest taki przester pełen aliasingu i cyfrowych artefaktów. Przyjrzyjmy się więc panelowi głównemu. Tutaj mamy signal in. W momencie, kiedy wepniemy coś do jacka, tutaj signal in. Jeśli nic tu nie wepniemy, również to pokrętło jest źródłem modulacji, której głębokość ustawiamy za pośrednictwem tych tutaj pokręteł dla sekcji carrier i demodulator. Tu mamy częstotliwość pierwszego i drugiego źródła, czyli można o tym de facto myśleć jako o takim bardzo surowym, kompleksowym oscylatorze, który niestety nie ma kontroli volt na oktawy, no ale też nie na tym polega jego rola. To jest bardziej chaotyczny moduł, który służy do tworzenia po prostu hałasów. Poniżej mamy pokrętło threshold i tone. Threshold służy do ustawiania progu działania komparatora, który mamy tu poniżej. Wyjście error i wyjście out. Wyjście out jest to po prostu główne wyjście, na którym znajdziecie rezultat zabawy tymi dwoma źródłami. Natomiast wyjście error to jest rezultat komparatora, ponieważ wejście i wyjście są tutaj wysyłane. Za pomocą pokrętła threshold regulujemy wynik tej operacji. Mówiąc bardziej po ludzku, jest to coś w rodzaju ring modulatora. Tone to jest po prostu dolnoprzepustowy filtr, który rozjaśnia nam rezultat tych szaleństw, bądź go przyciemnia. Poniżej tutaj mamy dwa rzędy wejść i wyjść. Każdy z nich odpowiada odpowiednio sekcji carrier i demodulator. Czyli możemy zamiast sygnałów wewnętrznych używać sygnałów zewnętrznych. Wystarczy, że wepniemy je tutaj do wejść in. Możemy też uzyskać indywidualne wyjście z każdej sekcji oraz sterować tymi sygnałami za pomocą wejść CV. U góry przełącznik trzech trybów konwersji PLL. To są po prostu różne tryby, które powodują różny rodzaj chaosu cyfrowego piekiełka. Zacznijmy od zupełnie waniliowego ustawienia, czyli podłączamy tutaj wyjście i bawimy się wyłącznie wewnętrznymi sygnałami. Zaczynamy bawić się częstotliwościami. W momencie, kiedy nic nie jest podłączone do wejścia signal in, te potencjometry decydują o głębokości modulacji, którą aplikujemy pokrętłem signal in. To samo dla drugiej sekcji. Czyli jak widać, wyłącznie za pomocą tych pięciu pokręteł można uzyskać po prostu nieskończoną ilość przedziwnych artefaktów. Zmieńmy tryb na jakiś inny. Ten brzmi bardziej jak zwykłe radio. W ustawieniach minimalnych ten moduł bywa zupełnie cichy, więc gdyby okazało się, że nie ma w ogóle dźwięku, po prostu musicie ruszyć te gałeczki częstotliwości z lewej strony, bardziej w prawo. I tryb ostatni. Tutaj filtr, jak słychać, dolnoprzepustowy, czyli możemy troszkę osłodzić ten agresywny dźwięk. I tutaj próg threshold wyjścia error, którego nie słychać, ponieważ mamy podłączone tylko wyjście główne. Podłączmy teraz właśnie do tego wyjścia się. O, uroczo. Winylowy trzask. Także jak widać, można używać tego modułu do ekstremalnych
zadań, ale też do bardziej subtelnych. Bardzo fajne. Szczerze mówiąc, słyszę to po raz pierwszy, pracując z tym modułem. O, możemy na przykład modulować trzaski winylowe. Super. Ok, podnieśmy trochę filtr. Ok. Więc tak to działa w przypadku wewnętrznego zegara. Podłączyłem teraz tutaj zewnętrzne zegary z Rubicona i z DPO. Jak słychać, zyskujemy całkiem nową paletę brzmień. Teraz oczywiście wysokość dźwięku i fala na obu oscylatorach razem z ustawieniami modułu decydują o tym, co tu się będzie działo. Tak brzmi wyjście komparatora. Czyli jak słychać, naprawdę sążnista magma. To jest oczywiście wszystko bardzo fajne, bardzo przyjemne. Jeżeli nie lubicie swoich sąsiadów albo swoich starych, po prostu odpalcie dwa wewnętrzne zegary i rozkoszujcie się cierpieniem innych. Moje ulubione zastosowanie tego modułu polega na przetwarzaniu bębnów. Receptura jest prosta. Podłączamy tutaj jakąś pętlę i teraz wychodzimy z wyjścia głównego albo z wyjścia error, wpinamy się na jakiś VCA i teraz sygnał triggerujący multujemy do VCA, tak żeby ten sygnał przetworzony elegancko nam się otwierał razem z rytmem całej perkusji. Możemy do tego celu wykorzystać jakiś prosty detektor obwiedni. W moim przypadku jest to akurat MATS. I teraz posłuchajmy, co się stanie, jak otworzę. Interstellar Radio zamienia się teraz w naprawdę zgrabny generator przedziwnych, perkusyjnych brzmień. Naprawdę miliony, miliony brzmień. Jeżeli jeszcze podłączymy tutaj jakieś sygnały CV, na przykład LFO, no to mamy do czynienia czymś w rodzaju bazy minusa i teritasa na przykład, albo innych pokręconych modułów. Oczywiście sygnały CV mogą być również podłączone w trybie audio, bardzo szybkiej modulacji. Co jak słychać, skutkuje również toną zabawnych, nietypowych dźwięków. Możemy podłączyć jakiś zewnętrzny zegar. To może być czysty chaos, ale ten chaos, jak słychać, można kontrolować i sprawić, żeby poddał się naszym rozkazom. Od winylowego szumu po ekstremalnie rozjechane, cyfrowe, chore barwy. Poleca się, tym bardziej, że ten moduł nie jest drogi i jest też bardzo ładny. Zdecydowanie polecam. Niedługo zrobię też test, w którym będę porównywał go z modułem Black Code Source firmy Erika Synths. To jest inne źródło takich cyfrowych brzmień,
Więc sprawimy sobie piękny, zero-jedynkowy misz-masz. Już niebawem. Stay tuned. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Cześć.